Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w to słoneczne przedpołudnie. Dzisiaj w Poznaniu jest naprawdę pięknie, chmureczki nie ma, słuchajcie. Oj, dzisiaj se trzeba będzie iść na jakiś sobotni, fajny spacerek. No ale zanim to wszystko, no to oczywiście co, najpierw musimy sobie podrapać, pomnożyć majątek. Mam nadzieję, tylko nie... Pomnożyć majątek, tylko nie wiem kogo, Lotto czy mój. Pewno Lotto znając życie, ale zobaczymy, może akurat dzisiaj nam jakaś fajna perełka wleci. Mamy tutaj zdrapeczek za 18 zł. Mamy cztery te zupełne maluszki, czyli wszystkie możliwe maluszki w sprzedaży aktualnie. Mamy za dwójkę królewską grę, deszcz pieniędzy i worek pieniędzy. Za trójeczkę mamy owocową eksplozję. No i za piątkę mamy kocham zdrapki. No bo kocham zdrapki, nie? No kocham. Ja bym nie kochał, to bym nie drapał. Prawda? No dobrze. Czas zacząć. Oczywiście standardowo zaczniemy sobie od naszych maluszków, tych takich malutkich. No to jedziemy. Cztery ich mamy. No to może na szczęście. Mam nadzieję, że tutaj szczęście dopomoże. No to jedziemy. Szukamy trzech identycznych symboli. Mamy biedroneczkę, mamy siódemeczkę, mamy drugą siódemkę, no pięknie. Mamy gwiazdę, diamencik, no i teraz trzymamy mocno kciuki za tą siódemeczkę. Jest siódemka! No to jest chyba, nie wiem, 7000, nie? Jak 7? Tak, bym wnioskował, ale zaraz się przekonamy. No 5 zł. No bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No nie szałowo, wiem, że serce Biedronka czy chociażby gwiazdka byłaby o wiele lepsza, ale nie jest źle. Za złotóweczkę 5 zł już wleciało. Czyli już nie ma biedy, już nie ma dzisiaj biedy. Już kontrolne sobie sprawdzamy. 3 razy H. Okej. Super. No to może wabank. Zobaczymy, czy tutaj wabank fajnie sypnie. Mam nadzieję. 19. I szukamy. Mamy 14, 13, 12, 16, 15 i ostatnia krateczka. 11. No niestety tutaj akurat okazało się pustakiem. Okej. No tam WJ gdzieś tam. No pustak, no. Nie ma inaczej, niestety. No to może czas na kasę tutaj. Pójdzie w ślady tego naszego na szczęścia. Szukamy tutaj trzech od razu takich samych kwot, więc jak ja to mówię zawsze, mamy ułatwione zadanie, bo od razu wiemy ile wygraliśmy. Złotóweczka 5 zł, 2 złote. Druga piątka. O, czyżby dwie piątki będą w maluszkach? No, to by było coś. Drugie 2 złote i 20 złotych. Niestety, to zero zupełnie niepotrzebne, tak to by nam dwójeczka wskoczyła. Niepotrzebnie. Błąd był w druku. Tutaj dwójki, tutaj tego zera nie powinno być. Błąd po prostu. No, zdarzają się. Zdarzają się błędy, nawet w lotto, jak widać. Żartuję oczywiście. No dobrze, uśmiechnij się, czyli ta nowa tutaj w rodzinie maluszków. No to sprawdzamy. Pięknie, mamy klapek, to jest 7000, to już pamiętam. I mamy drugi klapek i słuchajcie, teraz mamy bardzo duże szanse, nie? Bo mamy cztery okienka. No to trzymamy kciuki teraz bardzo mocno, słuchajcie kochani, trzymamy kciuki. Kapelusz. Palma, drugi kapelusz. No kapelusz też byłby fajny, nie? Ale trzymamy za tego klapka. I ananas. Przyznacie, który nie trzymał kciuków, co? Żartuję, wiem, że wszyscy trzymacie, za co wam bardzo dziękuję. Bardzo wam dziękuję za te trzymanie kciuków, za te subskrypcje. Oj, serdecznie zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału. Kliknięcia tam dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków LG i M. No i oczywiście za łapeczkę w górę, za tą piąteczkę, co nam tu wpadła.
za ten klapek, który nam nie wpadł, prawda? Też damy łapeczkę. A co tam? Jak nie z radości, to na pocieszenie, nie? Jeszcze raz bardzo dziękuję za to. Pliczek i siódemeczka. Szukamy oczywiście siódemeczki. Pliczek też jest fajny, ale szukamy siódemki, dobra? Tak się umawiamy dzisiaj. Dzisiaj idziemy na jakiś fajny rekord. Tak fajnie nam zaczęło pierwsza zdrabka z tą piątką, no potem już trochę gorzej. Co my tu mamy? Sejf, sztabka, portfelik, diamencik. Akurat w tym wypadku diamencik nie wygrywa. Za chwilę będzie diamencik wygrywać. Mam nadzieję, że będzie wygrywać. Będziemy szukać tego diamenciku. Zegarek, pierścień, skrzynia i klucz. No niestety, worek pieniędzy okazał się pustym workiem. Coś ten worek pieniędzy mało daje, nie? Królewska gra jakoś taka była bardziej przychylna. Chociaż to też zawsze takimi jakimiś falami dziwnymi idzie. Wiem, że to jest irracjonalne, ale tak jest, że jedna zdrabka daje cały czas pod rząd, a potem wcale. No tu mamy pustak A, W już i S tu jeszcze widzimy. No niestety. No dobrze, to zgodnie z zapowiedzią. Oj, ostrość tu się musiała chwycić. Poprawimy. Szukamy diamenciku, prawda? W królewskiej grze. No zobaczymy, może znowu jakieś 15 zł wleci. No, piękna sprawa, jest diamencik. Dziękuję za trzymanie kciuków. I co my tu mamy? Jeszcze mamy kolczyk, mamy woreczek, tron, naszyjnik, garnek i teraz pytanie, czy będzie jeden diament, czy dwa? Jeden diament. No dobrze, sprawdzamy, co pod tym diamentem. To wcale nie oznacza, że mało. Ostatnio mieliśmy w królewskiej grze jeden diamencik i było 15 zł, więc fenomenalnie. Sprawdzamy, czy tym razem. No, tym razem mamy zwrocik dwuzłotowy. Bardzo fajnie. Ja tam fajnie mówię zawsze, jak jest zwrot. Wiem, że teoretycznie zwrot to nie jest wygrana, bo prawda, tyle wydaliśmy i tylko się nam zwróciło, ale ja zawsze mówię, że co to oznacza zwrocik? Znaczy zabawa za darmo. Bo się fajnie spotkamy, pobawimy. Podrapiemy, no a przy okazji nic nie wydamy, nie? Nic nie zainwestujemy. No szkoda, jakby tak chociaż wszędzie było przynajmniej za darmo, ale przynajmniej ta zdrapeczka taka była. No dobrze. Deszcz pieniędzy, zobaczymy, co tutaj nam wypada. Mam nadzieję, że tutaj faktycznie pieniążki popadają. Mamy balonik, mamy awokado, szukamy oczywiście pliku i parasolki, mamy palmę, mamy chmury. Mamy melonik, mamy cukierek toffee, mamy prezencik, mamy róże, mamy koniczynkę i plecak niestety, czyli mamy puste. LOIC. No niestety. No niestety tutaj okazał się pustak. No szału nie ma jak na razie. No niestety jak na razie nie ma. Może tu owocowa eksplozja. Wiecie, że bardzo lubię tą zdrabkę i może tutaj nam coś sypnie. I tak ostatnio myślałem, fajnie jakby wydali owocową eksplozję o większych tych nominałach. Na przykład za 5 zł. Wiecie, tak jak szczęśliwe linie są, nie? Tych szczęśliwych linii to jest pełno, bo są i te za 3 zł i są takie chyba za 5, za 10. Nie wiem, czy jest za 5. Za 5 chyba nie ma. Za 10 jest na pewno. Wiśnie, ja już tu drapię oczywiście. Tu, o, ale mamy wiśni. Bardzo fajnie tutaj nam się obrodziło w wiśnie i mówię, fajnie by było, jakby wydali taką trochę większą tą zdrabkę, a tak to jednak męczymy tą za 3. Chociaż wiecie, że ja uwielbiam te maluszki. One mi dają chyba najwięcej satysfakcji, bo jest faktycznie dużo tego drapania. Ja lubię, jak jest dużo tego drapania, a nie tam, że rach ciach i się żegnamy, prawda? Bo to jest dla mnie największy tutaj urok właśnie spotkania się z wami. Brzoskwinka. Proszę, tu mamy brzoskwinkę. Już tutaj druga gra nam ładnie idzie. Tu jeszcze. O, tu cztery brzoskwinki. Super sprawa. Kokos. Kokosy to będą. Jak tutaj wydrapiemy główną wygraną.
To by było coś, nie powiem, nie powiem. Taka ładna sobota, słoneczko mi tu świeci przez okno. Jeszcze by taka ładna wygrana wpadła. A arbuzik jest tutaj. Oj, nawet trochę tutaj nadrapałem borówki. Dobrze, rozglądam się, nie widzę więcej arbuza. Ananas, to ananasowa zdrabka, to ananasik nam tu wpadł, bardzo fajnie. Tutaj mamy i tu mamy dwa ananasy. A, trzy mamy ananasy. Kiwi. Kiwi, kiwi, kiwi jest tutaj. I tu mamy, o. Jak na razie nie zbliżamy się niestety do żadnej wygranej. No, ale wszystko jeszcze przed nami przecież. Jeszcze przed nami, jeszcze mamy całą tutaj jedną linię. Cytrynka. Cytrynki są tutaj. Dobra. Gruszka. Grucha jest tu. I to by było na tyle gruszki. Niewiele, niewiele tych gruszek, niewiele. Banany. O, wreszcie tutaj zaczyna nam się coś klarować. Słuchajcie. Jeszcze karambo i już byśmy mieli piątą grę, czwartą grę wygraną. No może, może. Figa. Figę mamy tutaj, tutaj jest też figa i tu. Melonik. Meloniki mamy tutaj. O, awokado też by nam dało wygrano. No, karambo tutaj by nam dały dwie linie. No, kurczę, zbliżamy się już do końca, bo już mamy tylko dwa symbole, dwa owocki. Mamy jabłuszko. Jabłuszko nam nie daje niestety żadnej wygranej. No dobra, no, trzymamy kciuki za to karambo. Trzymamy, trzymamy mocno. I mamy winogrono, no niestety, winogrono bardzo lubię jeść, ale akurat w tej zdrabce to nie bardzo ją lubię. Na tę chwilę przestaję lubić winogrono. Jak skończę, to sobie pójdę podziubać winogrono i już je znowu polubię. Mamy kontrolne W, A i P, niestety kolejny pustak, no na razie słabo, tylko ta jedna, znowu te maluszki muszą ratować sytuację, chociaż może niekoniecznie, może akurat tutaj ta zdrabka za 5 zł tutaj nam się odwdzięczy i akurat uratuje sytuację. Już tą zdrabkę mieliśmy, ale chyba tylko raz była na moim kanale. Musimy oczywiście wygrywające liczby i serduszko. Bo jeżeli znajdziemy serduszko, to wygramy dwie dyszki od razu. Bardzo fajna wygrana, dwie dyszki byłoby tak zgarnąć. No dobrze, jedziemy. Co my tu mamy? Czwórka. Dwunastka. Oj, coś ta warstwa taka słabsza trochę tutaj widzę. Co prawda nie tak jak w tych diamentach, bo te diamenty to były naprawdę jak w kopalni diamentów. Naprawdę jak w kopalni diamentów. No dobrze, mamy czwóreczkę, dwunastkę, siedemnastkę i dwudziestkę, ósemkę. No to szukamy ich, gdzie one tutaj są. 23, no to niestety nie mamy. 27, mamy 17 i 27, czyli taki oboczek. Jedenastka, mamy dwunastka. Kolejny oboczek. Źle to wróży, ale to nic nie przesądza jeszcze. Dziewiątkę. Dziewiątki nie ma niestety. 22, no mamy 12. Może spróbuję tą stroną. Nie. A nie, wolę tą jednak, wiecie? Wam powiem szczerze. Dwójeczkę, no mamy dwunastkę, jedynki zabrakło z przodu. 29, mamy 28 oboczek. 14, no niestety to nie jest nasza liczba. 25 też nie. 24, mamy 4. No kurczę, no kocham zdrabki. Puk, 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 puk. Jednak te maluszki, nie? No kurczę, no chciałbym powiedzieć, że idzie wygra. No idzie, na pewno idzie. Ja wierzę, że idzie. Chciałbym powiedzieć, że 20 tysięcy tutaj wygraliśmy w zdrabce za 5 zł, a no.
20 zł to taka w sumie, tak za 5 zł, nie? To wabank tyle w sumie daje. Chociaż tu pewno jest większa szansa wygranej. Pewno tak jest. 31. 35. 30. Siódemka, no mamy 17 i ostatnia, rzadko jest tej ostatniej, więc szanse są już znikome, ale czasem się zdarza. 19, no niestety, nie było nawet serduszka. To ja wam muszę serduszko przesłać za to, że tutaj jesteście ze mną, bo Lotto nam nie chce dać serduszka. DY, no. Już wiemy, że są różne, no niestety. Już wam pokazuję oczywiście numerki. Tutaj mamy ten pustaczek z numerem 7, 12, przepraszam was. Tutaj mamy owocówkę 53. Tutaj mamy deszczyk, no dzisiaj deszczyku na szczęście nie ma. Bardzo mnie to cieszy, bardzo lubię, jak jest taka pogoda. Wiecie, niewielki upał, a można fajnie sobie iść na spacer. 54. 92, tutaj pusty woreczek. Tu były te maluszki puste. 63, uśmiechnij się. 24, czas na kasę. I wabank z numerem 176. No i wygrane, no jak zwykle maluszki. No tak jak mówiłem, no chciałbym powiedzieć, że nie. Te duże też wygrywają, no ale no, no widzicie jak jest. No, są też piątki, są, no maluszki jakoś zawsze najlepiej tu dają. Co prawda tu jest tylko zwrocik z numerem 80, no ale tu jak oczywiście, jak na cenę zdrabki oczywiście. Musimy to podkreślić, że to jest jak na cenę zdrabki. 5 zł to jest bardzo ładna tutaj wygrana, bo to już jest piątego stopnia, nie? Czyli 5 razy tyle, co wpłaciliśmy, wygraliśmy. Dobrze, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze oglądanie, że byliście tutaj ze mną, że drapiemy sobie tutaj razem. Ja tutaj to robię, wrzucam zaraz filmik i idę sobie na spacer. Też wam życzę, oczywiście zakładając, że macie ładną pogodę, też sobie pójdźcie na spacer, sobie trochę odpocząć. Ale zanim to zrobicie, to jeżeli tego nie robicie, to zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie tam czerwony przycisk, dajcie łapeczkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz. No i miłego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Cześć.